Witam Cię bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek pod tytułem Dlaczego nie możesz wyjść z brązu? A.k.a. Czym wyjść z brązu? A.k.a. Jak wyjść z brązu? A.k.a. Ale mamy dzisiaj piękny dzień. Zobaczcie. Ogólnie będę robił dwie serie. Jedna jest Jak wyjść z brązu, w której pokazuję piki, które faktycznie działają, według mnie. A druga to jest taka, w której wy proponujecie mi piki, którymi mam grać. Z reguły to mają być słabe piki, więc nie będę tego robił w jednej serii, bo jak wam pokażę Azira, który ma 40% winrate i który jest tragiczną postacią, zwłaszcza w moich rękach, no to będzie dupa, no. Bo wy się będziecie męczyć, żeby tym wyjść, a to jest bez sensu, no. Dobra, dlaczego Fidun? Bo mam Zera naprzeciwko. Dlaczego Exhaust? Bo jestem debilem. Powinienem wziąć Ignite'a. Teraz sobie popsułem combo na 6 poziomie. No ale nieważne. Exhaust nie jest złym spelem, żebyście mnie nie zrozumieli. Pierwsze bierzemy E. O co chodzi? Będziemy harasować. Mocno. On musi nas trafić skillami, my nie musimy trafiać skillami. Patrzcie co się dzieje. Puszczamy sobie tutaj ptaka. I samo się trafia. Czajcie to? Piękna sprawa. No i o to chodzi, że go będziemy tak harasować. Dlaczego się tego nie boimy? Bo zaraz weźmiemy sobie... Zaraz weźmiemy sobie ładowanie. W sensie leczenie. O, bijamy go, bo podszedł. Mogłem tego raz hita wziąć bardziej. Tutaj się wyleczę, bo i tak będę miał zaraz W, więc mogę te potki sobie brać. Dobra, zagrowałem sobie falę niepotrzebnie. Dobra, kruki niech sobie harasują. Jednocześnie farmiąc za nas. To jest taki mocny bully lane z naszej strony, bo my możemy się bić cały czas z tego względu, że mamy W. A on już takiego sustaina nie ma. Będziemy maksować chyba kruki w tym wypadku. Nie wiem, czy tak powinienem robić. Oj, teraz kurczę, nie farmię. No, myślałem, że tak zgarnę. Cholera, dobra. Skupię się trochę na farmie. Pamiętajcie, żeby farmić. Widem się ogólnie ciężko farmi, dlatego to jest trochę dupa. Taki drawback tak zwany tej postaci, czyli coś, co jest w niej słabe. Tak jak jest kilka rzeczy dobrych, to jest ta słaba rzecz. No ale patrzcie, co jest dobre. To jest dobre. Już full HP i możemy ciapciać. Więc ciapciamy. Niektórzy pytają, co znaczy ciapciać? Ciapciać znaczy wszystko. Jak nie wiesz, co, jak coś określić czasownikiem, to mówisz, że coś ciapcia. I to zawsze pasuje. Na przykład, zobacz. Weźmy takiego kota, który się myje. Patrzysz na niego i on jest tak słodki, że on nie myje się, on ciapcia. Albo chodzi, to też ciapcia. Dobra, nieważne, gramy. Weźmy sobie kruki dla większego harasa, chociaż ostatecznie nie będę ich chyba maksował. Oooo, ale dobry haras teraz poszedł. Jakbym miał Ignite'a, to już bym myślał, jak go zabić. Ale go nie mam. No ale gościu już myśli, jak tu się cofnąć do bazy i właśnie chyba będzie to robił teraz. Dlatego spróbuję to spuszować trochę. O Jezu, straci. No dobra. Nie cofnął się. On się po prostu boi. Dobra, biorę teraz W, bo to ja i tak już mocno biję. Jakby się dobrze podbijało, to może... Może dałby radę. No ale najwyraźniej nie dzisiaj. Dobra. 30 CS-ów do 21. Także Fidun to jest taki safe pick, bo w zasadzie prawie nic nie jest was w stanie wypchnąć z tej linii. Chyba, że was ostro kampią, no ale właśnie dobry midlaner jest w stanie przewidzieć mniej więcej, gdzie jest jungler. Ja nie należę do dobrych midlanerów, ale powiem wam dobrą rzecz, że powinniście z reguły trzymać się tej strony linii, po której jest wasz jungler. I tę stronę też zwardować.
Dlaczego? Dlatego, że wasz dżungler ma możliwość reakcji potencjalną. No i dlatego, że zapewnia wam dodatkową wizję. A jak stoicie z lewej strony i ktoś wam wyjdzie z prawej strony, no to jak uciekacie do lewej, to was nie dogoni, no nie ma siły, bo... No bo jak? Może ma jakieś super, hiper umiejętności, abilitki, mocne kości. Dobra, tam idzie Shivańsko. Shivańsko, tak. Dobra, mamy szóstkę ogólnie. Szóstkę sobie odbindowujemy, żeby nie była na smartcaście. Idziemy zrobić wojaż, nie? Dobra, to jest wizja, także nie zrobimy wojaża. A może? Może nie zobaczą. O, to jest kill. Tylko to jest chyba zły pomysł. Dobra, ciapciamy. O. No i tak to wygląda. Teraz Z schodzi. Dobra, uciekam. Jakby użył ulta, to może byśmy pociapciali. O, właśnie. U, pułapka. No i dobra. No i dobra, no i tak to jest. No to mała filozofia, no. Puszujecie linię, staracie się oczywiście jak najlepiej przy tym farmić. Ale jak linia jest spuszowana, nie macie co tam robić. Możecie zarobować, zawsze jest taka opcja. A jak zarobujecie, macie ulta, no to... Ult Flash to jest idealna inicjacja. No i zbieracie żniwa, no. Co tu dużo mówić? No jadłem się i mi się odbija, przepraszam. Także trzeba ciapciać. Jakbym miał Ignite'a, to bym robił tak, że stoję sobie na midlanera, harasuję go do połowy HP, mniej więcej, później staję sobie tu, albo tu, robię ult flash, fear, ignite'uję go i drainuję i on pada. Nie ma opcji, żeby przeżył nawet z barierą. Tak się kiedyś grało. No tylko ten Fiddle ma ciężką farmę i to jest a drawback, tak jak mówiłem. Trzeba się z tym liczyć. Zobaczcie, jak Z nas teraz respektuje. On będzie przytulał teraz turret. A my możemy na dobrą sprawę teraz schodzić gdzie chcemy przez to, że on tak przytula ten turret. A jeśli by go nie przytulał, to byśmy go zmusili do tego, no ale przytula. Jest tu ta roślinka, mam nadzieję, nie ma. O kurde, to teraz się wygupiłem. Ale może oni zabiją, czy nie? No, patrzcie, jak trafiliśmy. Triple kill. No dobra, i wracamy. Teraz mamy ulta, ale... Właśnie z pełnych HP go nie zabijemy. Nawet z Ignite'em. O, teraz by chciał się z nami zmierzyć chyba. Ciekawe, czy coś zrobi. O, jaki... O! Dobra, weźmy tego Mionka. Nie weźmiemy go. No dobra. Leć, kruku. Kruku z kauczuku. Wyobrażacie sobie kruka z kauczuku? Takiego? To było dziwne, nie? I takim krukiem rzucacie o ziemię i on się tak odbija, tak krzywo, no bo oczywiście jest... źle wycięty, skoro jest w kształcie kruka. Piłka to by się dobrze odbiła, ale kruk z kauczuku to by się tak odbił, że mógłby cię w jaja trafić. Miałem kiedyś nieprzyjemną sytuację z jajami, także nic nie będę mówił. Ciekawe, czy mogę tu coś zrobić. Nie, chyba nie. Ciekawe, czy mają tu wardę. Mam nadzieję, że nie. Ciap-ciap! Nie! 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 Dobra, tą zabijemy, bo zaraz nam zabije tą. Co? Ej, przecież stwirowałem! To nieźle! Ej, widzieliście takiego buga? Ona nawet jak się boi, to celuje? To jest dziwne.
Dobra, mamy asystenta, to mi chodziło w sumie teraz. No ale nie powiem, to było dziwne z tą Caitlyn. Caitlyn Jenner. Gdzie jest Zep? Czeka na nas? Nie, panu, dobra. To idziemy sobie tutaj sfarmić. A ten co tu robi? On się nie boi tej Shivany, bo jest taki na żarty? 8-1, no dobra, to w sumie mu się nie dziwię. Dobra, ciapciamy. Widziałem, spokojnie. Ja patrzę na mapę częściej niż na wida. Ciapciamy! Dobra, wziął. On już jest tak przeżarty, że będzie nam wszystkie kile zabierał. Teraz odpowiedzmy sobie na bardzo ważne pytanie. Dlaczego Fidel jest taki dobry? Fidel jest taki dobry przez ten sustain, ale już nie mówimy o laning phase, bo laning phase to już tam mniejsza o to. Ale w teamfightach jesteście bardzo wpływowi na grę, bo wasz ult jest tak potężny, to jest najpotężniejszy ult w Lidze Legend, albo jeden z najpotężniejszych. Bo nie wiem, czy się coś nie zmieniło już od tamtego czasu, kiedy tak było powiedziane. Ale zadaje naprawdę niesamowite obrażenia. Trzeba się z tym liczyć. Dobra. Czołg jest nasz, to jest najważniejsze. Ile ma ten Z? 47 CS-ów. No my nie popisaliśmy się farmą, ale jesteśmy aktywni w tej grze. Wpłynęliśmy mocno na bota, jakby nie patrzeć. Także to są ogólnie takie rzeczy, które się opłacają. Bo roam często to jest takie ryzyko, że jak się uda, no to jest super, ale jak się nie uda, to jesteście trochę w plecy, zakładając, że wasz przeciwnik szybko spuszuje linię, którą zostawiliście. No, no dobra, tamto sobie ciapcia. No kurczę, to już jest taka gra nie do przegrania za bardzo. Weźmy sobie CDR-ki. Dlaczego kupiłem pierwszą zonę? Przede wszystkim dlatego, że teraz Z nie jest w stanie mi nic zrobić ultem. Oraz dlatego, że taki Fiddle, jak sobie wskoczy w ulcie i od razu chcą go fokusować, to się wtedy wciska zonie i oni stoją w tym ulcie, a wy jesteście nieśmiertelni i ten ult cały czas ich bije. Także ogólnie polecam Fiddla na mida, zwłaszcza na niskich dywizjach, bo to jest secret OP tak zwany. Drugiego maksuje Fira, z tego względu, że jest coraz dłuższy. No a Fir jest bardzo OP, czyli jest bardzo niewyważony w tej grze. Dobra, spróbujmy wziąć ten turret. Idź sobie. No i widzicie, jak nas gankują, to też możecie tak zrobić, że sobie firujecie dżunglera i sobie idziecie po prostu do tyłu. Także co tu dużo gadać, no wyciągajcie tego Fiddla, on jest tani. I po prostu wbijajcie tego Sivera, czy coś tam, czy może Golda nawet, bo to jest dobre, no. I powiem wam, że ta farma 80 CS-ów, tak jak mam teraz, to wiadomo, mogłaby być dużo lepsza, ale to nie jest taka zła farma jak na Bronze czy Silver, bo ludzie często nie przekraczają tej farmy i ona wystarczy. Dobra, ciapciamy sobie, patrzcie. Pyk! No jesteśmy takim supportem trochę teraz. Bo już są na żarci. Ale to taka gierka, no. Akurat taka gierka się trafiła. Trafią się różne. Trafią się takie, gdzie wy będziecie zabierać wszystkie kile. I będziecie takimi... Takie kabany z was będą. To będą z was takie kabany, jak BDS ich przywiezie do Wrocławia. To takie z was będą kabany. Jak te od BDS-a. Także polecam ogólnie. Sam pracuję nad tym, żeby być takim kawalem niedługo. Chciałbym bardzo. Dobra, weźmy sobie ten 11 poziom. Dlaczego te poziomy są takie ważne? Bo jest to kolejna postać, która bardzo polega na swoim ultimate'cie. Tak jak na przykład Karthus. Bo nasz ultimate to jest nasza główna karta przetargowa w tym wszystkim, więc...
Po prostu jak wskoczysz i zrobisz taki surprise party, albo surprise party, zależy jak kto woli, bo zaraz się ktoś przyczepi, że nie umiem mówić. No to jak zrobisz dobry taki surprise butt sex, to naprawdę jest ostro. Zapamiętaj te słowa, one będą cię prowadzić. One będą prowadzić cię po twojej brązowej drodze, która zakończy się srebrem, później przerodzi się w złoto. I no cóż, życzę ci, żeby przerodziła się również w platynę, diament oraz te dziwne ramki z Mastera czy Challengera. Sam będę nad tym powoli pracował. U siebie. No ale wróćmy do tej giereczki na razie. Życzyć sobie będziemy później, na urodzinach, albo na śmigus dęgus. Dobra, zobaczmy. Galio jest taki trochę nieokrzesany, taki nieprzytemperowany jest trochę. Powinniśmy go teraz przeorać trochę. Patrzcie, mamy zonię, także się nie boimy teoretycznie niczego. Trzeba go zlokalizować. Dobra, target locked. Nawet W nie używałem. Jax tylko tak pobiegł gdzieś, nawet nie wiem, gdzie on pobiegł. Poszedł akurat pocztę sprawdzić, tak pobiegł do tej skrzynki listowej. Patrzy tak, o, oferta z MediaMarkt. Wraca, patrzy, a tu się odbyła akcja jego życia. Także zawsze, kiedy będziecie odbierać pocztę, to się zastanówcie, bo może akurat w domu zdarzy się coś, co zmieniłoby wasze życie. No i zmieniło moje życie, ale Jax w tym nie uczestniczył i teraz jest mi przykro. Znaczy jemu jest w sumie przykro, bo ja to uczestniczyłem w tym. Co ja pieprzę w ogóle dzisiaj? Nie słuchajcie mnie. Ja lubię czasem tak pogadać bez sensu. O, weźmy sobie Reda do kolekcji. Niebieski z czerwonym bardzo ładnie współgra. Na bocie jest trzech osobników. Możemy puszować topa w tym momencie, bo Gary jest też na midzie. Niech im się zalewa. Zróbmy im tak zwany zalew zegrzyński. No i ciopciamy. To już się zaraz wszystko odbywa. My jesteśmy teraz takim planem B w tym momencie. Jak oni wszyscy zawiodą, to my nie zawiedziemy, bo my nie fidujemy. Tak, że my się tak wbijemy i szczęścimy wszystkich. No i pek. Piękne ciapeczki. Ogólnie musicie mi napisać w komentarzach, czy mam swoje buildy też zamieszczać do tych filmików. Obstawiam, że chcielibyście. Ale napiszcie mi w komentarzach. Jeszcze jedna sprawa jest taka, że jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, to niech napisze Cycek Galileusza. Wtedy będę wiedział, kto jest takim wytrwałym człowiekiem. Ale clear! Dobra, ciapciamy. A, w ogóle zapomniałem, że teraz Fido działa tak, że mu się W resetuje, jak kogoś zabijemy. Także pamiętajcie o tym, żeby to W później retargetować na kogoś innego. Kurde, to jest teraz silny strasznie. To polecam go jeszcze bardziej. No dobra, 19 minuta, 20 dochodzi. Gierka skończona. Cóż mogę powiedzieć? To jest bardzo taki dobry pik z tego względu, że jest strasznie łatwo go dobrze zagrać. Tylko trzeba się nauczyć, skąd można ultować. Dlatego polecam odbindowywanie tego. No i praktycznie nie możecie przegrać, bo kto was wypchnie? Dziękuję bardzo! Do następnego! Cześć!